Głoski wargowo-zębowe, spójrzcie, f, w, to są też tak zwane głoski optyczne. Warto właśnie przy ich korekcji wykorzystać wrażenia wzrokowe. Na początek możecie robić sobie, zobaczcie, takiego króliczka na przykład, opieramy górne zęby o dolną wargę. Albo zobaczcie, górnymi zębami drapiemy dolną wargę. Wyobrażamy sobie, że nasze ząbki to są grabie. Potem prosimy mamusię o kawałek papieru, albo na przykład mamusia Wam zapali świeczkę. Wybierzecie oczywiście wdech noskiem, albo jednocześnie nosem i ustami. Dmuchacie, a Wasza mama albo Wy, przepraszam, teraz trochę będzie obraz latał, mama albo Wy dociśniecie sobie paluszkiem dolną wargę do brzegu dolnych siekaczy, tak żeby powstała taka piękna szczelinka, bo to są głoski szczelinowe. Zobaczcie, wdech noskiem. Słychać? Jeszcze raz, wdech noskiem i dmuchamy. I jeszcze raz, wdech noskiem. Zobaczcie, tak wyglądają te głoski. Często dzieci zamieniają je, zobaczcie, zamiast fa, 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 mówią ha, 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 a wystarczy położyć ząbki delikatnie na dolną wargę, tak żeby wytworzyła się szczelina. Wszystko jasne? Mam nadzieję, że tak. W razie czego pytajcie jeszcze, bo może o czymś zapomniałam.